najprostsze, po prostu jajka i owady, albo wątróbka. Stąd, za ściany. Uwaga. A ja dotykałem. Nie, ja trzymałem barana. Barana. Nigdy nie trzymał barana. Nie, ja trzymałem węża. Cisza, cisza. Idziecie już. Szybko, dynamicznie wchodzicie. Ok, poczekajcie. Dziękuję chłopcy za pomoc. Stańcie tutaj, obok. Jest to baran Białogatu, przedstawiciel, największy przedstawiciel naszych baranów w egzotarium. Barany są zwierzętami mięsożernymi. Mogą w środowisku naturalnym również żyć się padliną. I żywiąc się taką padliną, mogą wytworzyć sobie taki specyficzny, tak zwany jad, pomimo że nie są to zwierzęta jadowite. I ze względu na to, że mają mnóstwo bakterii w pysku, jak ugryzą ofiarę, ona po jakimś czasie pada. Mamy tutaj w miseczce żołądki, serduszka i wątróbkę i to jest to, co barany lubią najbardziej. Również czasami kuszą się o jajka. Baran językiem zbada pokarm. Gdzie Juszko? Czekaj jeszcze. Patrzycie tam na zwierzaka. Pogłaskę, ponieważ wtedy jest spokojnie. To kolega, pojedynczo kolega Damian, pojedynczo wszystkie dzieci. Stres był przeogromny, bo przecież no, przeżycie do takiego 6, 7, 9 latka to jest dużo. Ale wiedzę jakąś mieli. No, nie, nie, to ogromne. Wiedzieli, że nawet rzeczy się dowiedziałem. To sami wiedziałem. Naprawdę? A ta żaba to jest to zwierzątko, na które rodzice się zgodzili? Tak, taka malutka żabka może być większa. No ale papa się przychodzi, co niedzielę przychodzi i co niedzielę ma kontakt z jakimś dziadem, na który może sobie potrzymać, pospacerować z nim. Eryk, chodźcie, wychodzicie. Chodźcie. A gdzie są resztki? No, chodźcie szybko, chodźcie. Chodźcie tutaj i proszę. Lepiej po kolei.